instrukcji naszego poprzednika, Klemensa VIII, czytamy najmędrszą przestrogę, aby z książek usuwać wszelkie obmowy dobrej sławy bliźniego, a zwłaszcza duchowieństwa i panujących, i wszystko, co się sprzeciwia dobrym obyczajom i chrześcijańskiej karności. A nieco niżej, należy wyrzucać wszystkie żarty i docinki skierowane na zgubę albo na wywołanie uprzedzeń czyjejś sławy lub opinii. Oby to przy swobodzie i zepsuciu naszych czasów nie wychodziły na światło dzienne i przed oczy ludzkie książki, w których autorowie niezgodni z sobą wzajemnie, kłótniami i obelgami się obrzucają. Okładają cenzurami zdania drugich, przez Kościół jeszcze niepotępione, a swych przeciwników, ich szkoły i zakony, przedrwiwają i wyśmiewają z wielkim zgorszeniem dobrych i pogardą heretyków, którzy triumfują, gdy katolicy między sobą walczą i wzajemnie się ranią. Nie bez korzyści ćwiczą się umysły, jeżeli się posługujemy umiarkowaną rozprawą i jeśli nie ma błędnego przekonania u rozprawiających, że się wie to, czego się nie wie. Ci, którzy zwykli przykrywać zgryźliwość swych pism miłością prawdy i gorliwością o czystość nauki, ci niech pierwsi zrozumieją, że nie mniejszy trzeba mieć wzgląd na ewangeliczną łagodność i chrześcijańską miłość, jak na prawdę. Miłość zaś z czystego serca cierpliwą jest, łaskawą jest. Kto, czy to w pisaniu, czy w dysputowaniu, przeciwnie postępuje, zaiste dowodzi, że istotnie nie zależy mu ani na prawdzie, ani na miłości. Ci także nie podają dostatecznej, a słusznej wymówki, którzy dla szczególnego, jak wyznają, zamiłowania ku starym doktorom, sądzą, że im dozwolony ten sposób pisania. Albowiem jeśli ośmielają się zaczepiać nowych, z pewnością nie powstrzymaliby się od obrażania owych dawnych, gdyby w ich czasach żyli. Gdy usłyszysz, że ktoś uwielbia starych doktorów, zbadaj, jakim jest względem współczesnych. Jeśli bowiem cierpliwie znosi i czci tych, z którymi żyje, bez wątpienia uczciłby i tamtych, gdyby z nimi żył. Jeśli zaś współczesnymi gardzi, niechybnie wzgardziłby i dawnymi, gdyby z nimi żył. Dlatego ci, co piszą lub rozprawiają przeciw mniemaniom drugich, niechaj to sobie zapiszą w sercu, co surowo, a mądrze przepisał poprzednik nasz, wielebny sługa Boży, Innocenty XI, dekretem wydanym 2 marca 1679. Wreszcie, mówi, aby już raz tak scholastyczni, jak i inni uczeni, zaprzestali obelżywych sporów, aby nastał pokój i zgoda. Tenże Ojciec Święty, mocą świętego posłuszeństwa, nakazuje im, aby tak w książkach mających pójść do druku i rękopisach, jak w tezach i kazaniach, strzegli się wszelkiej cenzury i sądu i wszelkiej obelgi względem tych zdań, które między katolikami nie są jeszcze ustalone, dopóki Święta Stolica ich nie zbada i nie wyda o nich swego sądu. Niechże więc pohamuje się swawola tych pisarzy, którzy, jak mówił Augustyn, miłują swoje zdanie nie dlatego, że jest prawdziwym, ale dlatego, że jest własnym. I nie tylko nie pochwalają zdań drugich, ale nadto bezwzględnie je osądzają i potępiają. Niechaj cenzorzy nie zniosą, aby w książkach stawiano prywatne zdania, jakby pewne i zdefiniowane dogmaty kościelne, albo aby przeciwne zdania pomawiano o błąd, przez co tylko niepokoje rodzą się w Kościele. Nieporozumienia między doktorami albo powstają, albo trwają, a bardzo często pękają więzy chrześcijańskiej miłości. Anielski książę szkoły, a doktor Kościoła, święty Tomasz z Akwinu, ponieważ tyle napisał i to nigdy dosyć nachwalonych tomów,
z konieczności rzeczy natrafiał na różne zdania filozofów i teologów, które musiał zbijać, kierując się duchem prawdy. To zaś przede wszystkim dopełnia szczytu chwały tak wielkiego doktora, że nie spostrzeżono, aby kogo ze swych przeciwników lekceważył, szarpał albo osławiał, ale względem wszystkich grzecznym i łaskawym się znalazł. Jeśli bowiem w zdaniu przeciwników było coś zbyt twardego, wątpliwego lub ciemnego, to łagodnie i łaskawie to tłumaczył, łagodził i objaśniał. Jeśli zaś sprawa religii lub wiary tego się domagała, aby ich zdania zbił i odparł, z taką to czynił skromnością, że zasłużył sobie na nie mniejszą chwałę przez to, że nie podzielał ich zdania, jakże bronił katolickiej prawdy. Ci, co zwykli posługiwać i chlubić się tak wielkim mistrzem, niechaj ci stawią sobie w pisaniu za wzór jego skromność i bardzo szlachetny sposób postępowania i dysputowania z przeciwnikami. Do tego niech się zastosują i inni, którzy nie zgadzają się z jego szkołą i nauką, albowiem Kościół stawia cnoty świętych wszystkim za przykład. A ponieważ anielski doktor zaliczony jest w poczet świętych, przeto chociaż wolno mieć inne niż on zdanie, jednak nie wolno trzymać się przeciwnego sposobu w działaniu i dysputowaniu. Zbyt cennymi są pokój publiczny, zbudowanie bliźnich i miłość, aby dla nich nie należało unikać w pismach katolickich zazdrości, zgryźliwości i szyderczych uwag, zupełnie niezgodnych z nauką, karnością i wszelką uczciwością chrześcijańską. Niechaj więc żaden z ludzi nie waży się tego arkusza naszych dekretów, poleceń, ustaw, woli i zniesień lekkomyślnie naruszyć albo mu się sprzeciwiać. Bo gdyby kto odważył się to uczynić, niech wie, że ściągnie na siebie oburzenie wszechmocnego Boga i błogosławionych Jego apostołów Piotra i Pawła. Benedykt Biskup, sługa sług Bożych, na wieczystą rzeczy pamiątkę. Był to fragment z konstytucji Solicita ac Provida papieża Benedykta XIV z 9 lipca 1753 roku.